Jakże cynicznym jest działanie rządu, gdzie w uzasadnieniu ustawy o służbie, o nowelizacji ustawy o służbie cywilnej przywołuje się artykuł 153 Konstytucji, mówiący o tym, że urzędnik organu administracji rządowej musi być rzetelny, bezstronny, apolityczny, merytoryczny, a za chwilę pisze się, dlatego wywalamy na bruk 1600 przynajmniej urzędników, żeby realizować swoją politykę, żeby nikt w tym nie przeszkadzał. To po prostu trzeba być obłudnie cynicznym człowiekiem. Czekacie teraz, bo jesteście w takim dosyć pewnym takim zawieszeniu. Nie macie takiego jednego skoncentrowanego, wyrazistego lidera, prawda? Wybory przed wami. To trochę może też powodować taki niewyrazisty przekaz do wyborów. Na tą chwilę tak, zgadzam się. Przecież powiedzieliśmy, że po wyborach, dawno temu było zapowiedziane, że pani Ewa Kopacz jest przewodniczącą do czasu wyborów parlamentarnych, a teraz jesteśmy bezpośrednio w czasie wyborczym. Mam nadzieję, że przekonany jestem, że w styczniu poznamy już nowego lidera, który po prostu, i już też jest zapowiedziane, bez względu na to, kim on będzie, na początku lutego przedstawiamy swoją ofensywę programową i pod jednym przywództwem idziemy do przodu. Mam nadzieję, że skutecznie, że za może nawet wcześniej niż za 4 lata, bo tutaj chyba przy takiej większości parlamentarnej, jaką ma PiS, no to raczej i po tych występach, które nam serwuje wszystkim Polakom, nie wiadomo, czy te 4 lata nie rozstrzygną się jednak na ulicy, widząc to po dzisiejszym proteście. No byłoby to straszne, ale też PiS ma trochę wsparcie, prawda, tutaj w ruchu Kukiza. Oni, co prawda, wypowiadają się krytycznie, jednak słuchając tych głównych, wyrazistych liderów, można mieć wrażenie, że oni wspierają pewne działania, szczególnie właśnie te chyba najbardziej kontrowersyjne. Sytuacja z ruchem Kukiza jest taka, że kiedyś mówiono o Palikocie, czasami mówiono o Platformie, że brak nam spoiwa. No to przykładem bezspójności jest zupełnie Kukiz, gdzie mamy zwolenników PiSu, gdzie mamy socjaldemokratów, gdzie mamy narodowców, którzy już teraz, co oczywiście od samego początku wiedziałem, że ten ruch narodowy, który tak jakby skupił się wokół Kukiza, za chwilkę wystąpi z niego, to już widać, powstał parlamentarny zespół narodowy. Potrzebowali po prostu szyldu, żeby wejść do parlamentu. Teraz będą po prostu robili wszystko, żeby grać swoje zawody na swoim boisku. I moim zdaniem ruch Kukiza nie ma najmniejszych szans, żeby przetrwać ten czas w parlamencie. Wydaje mi się, że kwestią czasu jest, aż zostanie on rozmontowany, zdemontowany. A zapowiedzi pana Kukiza, który mówi, że jest... To w ogóle było śmieszne. Mówiąc, że on jest przeciwrządowy, antyrządowy, że on nie wchodzi w żadne układy polityczne, że on będzie z boku takim swobodnym recenzentem tego, co się dzieje, no to widać, jak głosuje. Wszystko ręka w rękę z PiS-em, więc on nie tylko, że to, co opowiadało wcześniej o sobie, to są pierdoły nie mające w ogóle żadnego znaczenia w tym, co się dzieje aktualnie, tylko po prostu stał się częścią układu rządzącego i jest po prostu zwykłym politykiem, który robi politykę z korzyścią dla siebie. Także no, z całym szacunkiem, panie Kukiz, nie jest pan jakimś tam rock'n'rollowcem, który mówi coś tam politykę, tylko jest pan częścią układu politycznego.